Jak co roku w sezonie letnim zdarza się, że trafiam na jakieś piwo, które mnie zachwyca i potem przez cały sezon letni najczęściej do niego wracam. Dzisiaj też chciałbym Wam takie piwo przedstawić. Myślę, że dla wielu z Was będzie to duże zaskoczenie. Dla mnie też było naprawdę duże. Jest to piwo, które znam od lat, naprawdę od lat. Jest to piwo, które na rynku już jest no, dłużej niż Piwna Rewolucja. To piwo kojarzę jeszcze z lat przedrewolucyjnych i powiem Wam, że zawsze do niego miałem taki stosunek bardzo obojętny. Spróbowałem tego piwa chyba z raz, dwa razy, kiedy byłem w Gdańsku, jeszcze wtedy mieszkałem w Toruniu. No, nie zachwyciło mnie, mimo że no, było porządnym lagerem, a wtedy na rynku nie było takiego dużego wyboru piw jak teraz, więc naprawdę dobre piwo było w stanie zrobić duże wrażenie, nawet przeciętne piwo było w stanie zrobić duże wrażenie, ale jakoś to piwo tak no, wypiłem, ok, w porządku, fajnie i tyle. Potem gdzieś tam w przebiegu lat, no może ze 2-3 razy zdarzyło mi się do tego piwa wrócić i, no i podchodziłem do niego znowu zupełnie obojętnie. Aż do momentu, kiedy pojechałem teraz na Sobieszewo, na Wyspę Sobieszewską, to jest taka wyspa należąca do Gdańska. Tam sobie zrobiliśmy wypad na rowery i stwierdziliśmy po przyjeździe na miejsce, że idziemy na piwo. No i właśnie wypatrzyłem gdzieś tam w jednym z lokali parasol z browaru Amber. A browar Amber no, jest browarem jak najbardziej solidnym, więc stwierdziliśmy, że idziemy na piwo do tego lokalu. I na kranach było piwo Złote Lwy. Słuchajcie, piwo Złote Lwy znane od lat, tak jak mówię, no... Chyba z Was też, podejrzewam, każdy to piwo kiedyś pił. Zamówiłem sobie te Złote Lwy z kija w kufelku Ambera, bardzo ładnym, firmowym. I naprawdę to piwo mnie, no, można powiedzieć, że zachwyciło. No, może nie będę używał słów, że wyrwało mnie z kapci, bo tak nie było, ale zachwyciło mnie swoją czystością, swoją rzeźkością, swoją chrupkością, smakowitością. A przy tym takim właśnie nienarzucającym się charakterem. I potem właśnie przez cały okres lata do tego piwa w miarę regularnie wracałem. Tak, może nie piłem go codziennie, ale tak no, z raz w tygodniu, z raz na 2 tygodnie zdarzało mi się to piwo kupić. Jak miałem ochotę na lagera, to sięgałem właśnie po Złote Lwy. I dlatego właśnie chciałbym Wam dzisiaj to piwo przedstawić, bo no rzadko na piwnych blogach się prezentuje takie klasyki. Raczej się leci cały czas na bieżąco z tym, co browary wypuszczają jako nowości. A pomyślałem sobie, że jest dobra okazja, żeby się tak trochę cofnąć w przeszłość i no, spróbować docenić piwo, które na rynku jest od lat i gdzieś tak trochę niezauważone, może trochę zapomniane. A moim zdaniem naprawdę warte uwagi. Zobaczcie, tak się prezentuje naprawdę świetny lager. Bardzo ładna, złocista barwa, klarowny, idealnie, pianka puszysta, biała. Bardzo apetycznie to piwo wygląda i już pachnie. Co mnie zaskoczyło właśnie wtedy, jak piłem to piwo pierwszy raz w tym sezonie, wyraźna chmielowość. Ja zawsze uważałem, że to piwo to jest taki zwykły lager, w którym tam za wiele się nie dzieje. A tutaj mamy naprawdę wyraźny aromat i smak chmielu. Oczywiście też bardzo fajnie połączony z nutami słodowymi. Alkoholu ma 5,6%. No nie mamy tutaj informacji, jakie chmiele są użyte. Przynajmniej nie widzę tego. Ekstrakt 12,2. Czyli słuchajcie, no taka po prostu klasyczna dwunastka. No to wezmę łyk. Bardzo dobre. Naprawdę.
Naprawdę taka fajna, wyrazista chmielowość, ale bardzo też przyjemna, pełnia taka krągłość słodowa i smak chmielowy, gorzki, znaczy gorzki, no goryczkowy, zaznaczona goryczka, która mi przywodzi na myśl takie stare piwa, powiedzmy z mojej, czy młodości, no nadal jestem młody, czy z dzieciństwa, no nie do końca to brzmi, ale no tak z lat, kiedy zaczynałem pić piwo, o tak powiedzmy, to właśnie te piwa miały taką goryczkę i taki smak właśnie specyficzny i w tym piwie to odnajduję. No słuchajcie, klasyczna dwunastka, można by powiedzieć, piwo jasne, pełne, nawet nie aspirujące do miana pilsa. Piwo jasne, pełne, styl lager. Co jest dziwne, no ja myślałem, że jeżeli już będę rzeczywiście, bo generalnie ja w lato i w sezonie preferuję lagery. Zdecydowanie jakoś, jak jest lato, jak jest ciepło, jak jest upał, to IPy mi nie leżą. Są męczące, są ciężkie, wcale nie orzeźwiają, wręcz przeciwnie. Natomiast dobry pils, dobry lager zimny w lato, no jest nie do pokonania. Już naprawdę przeszedłem całą tą drogę. Już próbowałem sesyjnych IP, próbowałem sourów, próbowałem bezalkoholowych, próbowałem mnóstwa różnych rzeczy. Jakie piwo najbardziej orzeźwia w upał, w lato? Jednoznacznie odpowiedź brzmi jasny lager. Ale myślałem, że jednak bardziej będę w stronę pilsa, który jest jednak mocniej chmielony, no, trochę bardziej intensywny. Natomiast to, że mi tutaj tak bardzo zasmakował ten lager, to jest nawet dla mnie szokiem. Ale muszę przyznać, że naprawdę jest bardzo fajnie złożony, zbalansowany. Tutaj ta słodowość, on jest dosyć słodki, ale ta słodowość właśnie tutaj bardzo fajnie gra z tym chmielem i te smaki się przenikają, balansują. Naprawdę porządny lager. No i zobaczcie, jaka pijalność. No i właśnie tak nawiązując do tych lagerów, muszę wam powiedzieć, że naprawdę mocno się opuściłem w rynku kraftowym przez ten sezon, chociaż też trzeba przyznać, że za wiele się na tym rynku nie działo, bo jednak taki trochę sezon ogórkowy, tych piw wbrew pozorom tak dużo się nie pojawiało. Imprez też jakoś bardzo dużo nie było. Mam tu teraz na myśli stricte okres lipiec, sierpień. W lipcu miałem przyjemność być na festiwalu w Gdyni. Miałem przyjemność poprowadzić tam dwie prelekcje. No i powiem wam, że podobał mi się ten festiwal, podobał mi się poziom piw na tym festiwalu. Były w większości dziwne, wykręcone jakieś tam właśnie, a to kwasy, a to jakieś ipki owocowe, a to New Englandy. Czyli generalnie wszystko to, co mnie męczy już w krafcie powoli. Ale jakoś, no muszę przyznać, że te wszystkie, czy większość piw naprawdę była na poziomie. Więc jakby tam próbowałem wielu piw takich nowofalowych, którymi, no tak jak mówię, jestem już trochę znudzony i uważam, że to nie do końca idzie w dobrą stronę, to wszystko. Ale to jest materiał, to jest w ogóle temat na inny materiał. Natomiast, tak jak mówię, no ja jednak w lato preferuję pilsy, preferuję lagery. I tak właśnie trochę unikałem imprez piwnych, trochę unikałem wypadów do multitapów. Jakoś ostatnio też preferuję jednak browary restauracyjne, które mi oferują piwa, no takie bardziej klasyczne, które rzeczywiście mają coś wspólnego z piwem, albo przynajmniej więcej wspólnego niż kolejna IPA z sokiem, albo z pulpą, z jakimiś owocami. Trochę przestałem widzieć ofertę dla siebie w multitapach. To jest smutna konkluzja, ale parę razy się zdarzyło tak, że wszedłem do multitapu, przejrzałem krany i stwierdziłem, no kurczę, w zasadzie nie ma tutaj czegoś, co bym chciał spróbować. Nie ma tutaj piwa, na które mam ochotę. No, raczej nie było tak, żeby mnie coś zachwyciło i raczej kończyło się to tak, że zmieniałem lokal i szedłem na jakiegoś dobrego lagera. No, także słuchajcie, powiem wam, że bardzo mnie cieszy
tak dobra forma browaru Amber, piwa Złote Lwy, i naprawdę też powtarzalność jest niezła, bo no, tak jak mówię, po to piwo sięgałem kilka razy i zawsze praktycznie może z raz gdzieś tam było troszkę inne, ale może inne, może miałem inny smak, może było gdzieś źle przechowywane, może było trochę inne, inna warka, natomiast generalnie piwo bardzo dobrze trzyma poziom i praktycznie za każdym razem mi smakuje. I smakuje tak samo. To też jest istotne. Cieszy mnie też to, że mogę Wam zaprezentować to piwo z uwagi na fakt, że browar Amber zaproponował mi współpracę przy Amberfeście. Także będę miał przyjemność wystąpić na scenie z dwiema prelekcjami. To będą prelekcje takie bardziej dla szerokiej publiczności. Będą to takie podstawowe tematy wprowadzające w świat piwa. No jest to bardzo duża impreza. Amberfest to jest impreza, która się odbywa od 5 lat przy stadionie w Gdańsku, przy stadionie Energa. No, w zeszłym roku, z tego co wiem, liczba osób odwiedzających wyniosła 30 tysięcy, także jest to bardzo duża impreza. Co ważne, odbywa się tylko w jeden dzień. Tegoroczna impreza odbędzie się w sobotę 7 września. No tak jak mówię, będę miał przyjemność tam wystąpić na scenie, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Jakbyście mieli ochotę, to wpadnijcie na Amberfest, możecie posłuchać mojego wystąpienia, możemy zbić pionę, spić jakieś piwo. No myślę, że warto się pojawić. Ja właśnie tak jestem bardzo podekscytowany tą imprezą, ponieważ odkąd mieszkam w Gdańsku, jeszcze mi się nie udało nigdy na Amberfeście pojawić, bo zawsze coś wypadało, zawsze gdzieś miałem jakiś wyjazd inny. No także fajnie, że w tym roku w ramach współpracy uda mi się na ten Amberfest dotrzeć. A myślę, że właśnie ta impreza z roku na rok jest coraz ciekawsza. Taka osoba jak ja, czy Wy, jakby coraz więcej rzeczy tam macie już ciekawych do zrobienia, ponieważ portfolio piw browaru Amber się bardzo szybko rozrasta. Tych piw powstaje dużo, więc tych piw do spróbowania jest dużo. Pamiętajmy, że jest to impreza jednego browaru i tam mamy do spróbowania piwa tylko z browaru Amber. No ale ten browar ma już teraz naprawdę sporo w ofercie, bo jest i seria po godzinach, jest i ta seria podstawowa. Także daje nam to spokojnie kilkanaście piw do wypicia i wśród nich mamy właśnie i Złote Lwy, i Pilsa, i Pszeniczne, i Koźlaka, będzie APA, będzie oczywiście piwo żywe, wszystkie piwa są serwowane niepasteryzowane z beczek, więc też troszeczkę inna wersja niż te, które możemy dostać w sklepie. Cała seria po godzinach, znaczy no może nie cała seria po godzinach, ale będzie kilka piw z serii po godzinach, New England IPA. Będzie bezalkoholowe z rabarbarem. Będzie sezon na Madagaskar. Nie wiem, czy to piwo teraz powróciło, czy ono już jest, ale dawno go nie widziałem, a pamiętam, że jak je piłem, to było naprawdę super. No oczywiście klasyka, czyli właśnie Johannes, Koźlak, Grant. Będzie mocny Red, kultowe piwo Ambera w bączkach. On jest no, takim białym krukiem powoli. Niełatwo go spotkać w sklepie, nawet w Gdańsku. No i będzie premiera. I będzie premiera nowego piwa z serii po godzinach. Będzie to piwo Summer End Ale, czyli taki ale uważony na zakończenie lata, na zakończenie wakacji. Z owocami, co akurat mnie osobiście nie rajcuje, aczkolwiek no, będą to owoce, które się kojarzą z końcem lata, czyli takie owoce końca lata, będzie jarzębina i żurawina. Co ważne, to piwo było leżakowane z owocami, tam nie były dodawane żadne soki, żadna pulpa, po prostu na leżak poszły owoce. No więc na pewno będzie to piwo ciekawe, może nie do końca w moim stylu, aczkolwiek chętnie je spróbuję. Poza piwem oczywiście będą inne atrakcje, występy, prelekcje, będą koncerty, będzie gotowanie piwnej zupy, będą pokazy ważenia piwa przygotowane przez piwowarów domowych, będą też warsztaty kulinarne, będą degustacje kuchni piwnej, więc myślę, że całkiem
szykuje się fajna impreza, taka rodzinna. Wstęp jest wolny, więc no wiem, że te imprezy pod stadionem w Gdańsku się sprawdzają. Właśnie nie wiem jak Amberfest, bo jeszcze nie byłem, ale bywałem tam parę razy na zlotach food trucków, więc wiem mniej więcej jak to, gdzie to jest i jak to wygląda i naprawdę jest tam bardzo spoko, to jest fajne miejsce na tego typu eventy. Oczywiście możecie też liczyć na relacje z festiwalu. Na moim Instagramie planuję wrzucać jakieś ciekawe rzeczy. Także jeżeli nie będziecie mogli dotrzeć na Amberfest, to śledźcie instagram.com/małepiwko. No i tyle, co? Mam nadzieję, że do zobaczenia na Amberfeście. Mam nadzieję, że będę mógł spróbować złotych lwów niepasteryzowanych z kija. Bardzo jestem ciekaw, jak to piwo wypadnie. No i oby była ładna pogoda, bo to już jest wrzesień. Na razie jest super. Piękna, słoneczna, upalna pogoda w ten weekend. Natomiast teraz już jest wieczór i burza zaczyna szaleć. Miejmy nadzieję, że za tydzień pogoda dopisze i że będzie fajna impreza na pożegnanie lata. Do zobaczenia. Widzimy się na Amberfeście albo w kolejnych filmach, albo w relacji na Insta. No, to tyle. Trzymajcie się.